jestem cystersem z opactwa w Mogile. Zawsze kiedy się mnie ktoś pyta, jaka była droga mojego powołania i co sprawiło, że trafiłem do tego klasztoru, odpowiadam, nie wiem. Bo było wiele takich różnych, drobnych sytuacji, które sprawiły, że trafiłem akurat tutaj. Chociażby to, że z 8 lat, kiedy rozeznawałem swoje powołanie, cysterci pojawili się dopiero na ostatniej prostej, na kilka miesięcy przed podjęciem tej decyzji. I chociaż miałem tu być, jak mi się wydawało, tylko przez 3 miesiące, to zostałem i jestem już 10 lat. Dlatego jeżeli zastanawiasz się nad drogą swojego powołania, to pamiętaj, że Pan Bóg zawsze ci mówi w drobnych sytuacjach, co masz zrobić. I znajdź w sobie tą odwagę, żeby za Nim pójść, jeżeli czujesz, że takie jest Twoje powołanie. Bogaty młodzieniec w Ewangelii odszedł smutny, bo zabrakło mu tej odwagi. Nie bądź jak on. No i co ja mam powiedzieć? Razie Panie. Światło, a tu jest życie.